Jesteśmy podczas drugiego dnia Olsztyńskich Nocy Bluesowych w Amfiteatrze Olsztyńskim, czyli na głównej scenie Olsztyńskiego Festiwalu. Ten festiwal tutaj, 84 rok, to naprawdę było wielkie przeżycie i to setki ludzi w Polsce do dzisiaj, co najmniej setki, wspomina ten festiwal. Dzisiaj 20. edycja, no już po 27 latach tutaj były przerwy, więc potem bywało różnie. Jeszcze druga edycja też była bardzo mocna, też ją pamiętam. To się jechało już jak taki ziemi obiecanej do Olsztyna, bo że znowu będzie tutaj za rok, znowu to samo. Było tak samo. Ale tak na dobre Olsztyńskie Noce wróciły do takiego bluesowego kalendarza z początkiem tego wieku i chyba to był 2000 rok czy 2001, jakoś tak. I to już się zaczęło dziać wielkie rzeczy w Olsztynie i tak się dzieje do teraz. Co was sprowadziło w tym roku na noce bluesowe? Dlaczego tu jesteście? Nas zespół Hard Times między innymi, ten krakowski chyba, o ile dobrze pamiętam, i po prostu klimat miasta. Kolega mnie postanowił zabrać, zaradził mnie bluesem i tak już chyba czwarty czy piąty raz. Noce bluesowe chodzimy co roku z mężem. Od kiedy, jak ta przygoda się zaczęła? Od kiedy? Od 84 roku. Pojawiłem się tu 3 lata temu i od tego czasu kontynuuję moje przyjazdy. Także jest bardzo fajna atmosfera. Zaczynają Hard Times, laureaci ubiegłorocznego konkursu młodych kapel. Rok temu wystąpiliśmy na małej scenie tego festiwalu na Targu Rybnym i dzięki temu, że zagraliśmy tam w miarę fajnie, wydaje mi się, to zaproszono nas na koncert na scenie dłużej. W Olsztynie zawsze ta impreza jest znakomita, także granie tutaj w amfiteatrze to jest dla nas duża przyjemność. Noc nazwana bluesa z gościem specjalnym, którym jest Jan Błędowski, skrzypek klasy europejskiej, lider kultowej grupy Krzak. Dla mnie to osobiście wielkie wydarzenie, że człowiek, którego słuchałem, którego płyt słuchałem w czasach, kiedy jeszcze na niczym nie grałem, nie wiedziałem, że będę muzykiem, a teraz jesteśmy kolegami, gramy na jednej scenie. Na pierwszych Olsztyńskich Nocach Bluesowych byłem, nieproszony przyjechałem. Wtedy nastawiona blusa no, zaczynała, już nam się wydawało, że jesteśmy tacy dobrzy, że nas przyjmą z otwartymi rękoma, ale przecież tak się nie organizuje festiwali, no, nie można przyjechać sobie od tak, nie? To jest jakiś harmonogram. To było bardzo naiwne z naszej strony, no ale po prostu słuchaliśmy innych. Więc to był taki falstart, ale później już było lepiej i byliśmy zapraszani bardzo często. Kapituła po licznych konsultacjach z środowiskiem olsztyńskich bluesmanów, bluespenów, pozaolsztyńskich bluesmanów, z konsultacji z prezydentem miasta postanowiła przyznać Sławkowi Wierzcholskiemu tytuł ikony festiwalu Olsztyńskie Noce Bluesowe. Gramy w trzeciej części Życia nad rozlewiskiem. Tak, dokładnie o takim tytule. O takim tytule. W rozlewisku w trzeciej części i przyjechaliśmy, urwaliśmy się z plebanii, przyjechaliśmy na koncert. No bo ciężko było nie przyjechać, prawda? No właśnie. To robimy tak. Tutaj i bawimy się po prostu rewelacyjnie. Mamy w scenariuszu taką scenę, że panowie wracają z koncertu i dostają patelnią po głowie od pani Róży, czyli Ireny Telesz, która gra tę rolę. I dzisiaj dogrywamy scenę, jak są na tym koncercie i szaleją panowie. Wracamy na plebanie, bo mama czeka. Pozdrawiamy mamę Różę. Panią Irenę Telesz zresztą. Wreszcie Robert Randolph, gwiazda tegorocznych Nocy Bluesowych. Myślę, że gwiazda bluesa w ogóle. W
blues for me is it means soulful music, you know. Blues jest dla mnie najbardziej duchową muzyką, która łączy ludzi. Im bardziej próbuję się go wyrzucić poza nawias, z tym większą siłą powraca. Liryki bluesowe to muzyka korzeni, będąca buforem między różnymi ludźmi. Gitara pedal steel to instrument poziomy, który pochodzi z Hawaju. Stamtąd przyjechał do Ameryki i stał się charakterystyczny dla muzyki country. Ale dla mnie i mojego kościoła to był najważniejszy instrument, który przyciągał ludzi. Tworzyliśmy rock and rolla w kościele. Ja dorastałem słuchając tej gitary i chciałem przenieść ją w inne miejsca. Wydobywać z niej dźwięki niczym Hendrix, Stevie Ray Vaughan i reszta tych facetów. Make the sounds like Hendrix and Stevie Ray Vaughan and all those guys. Lato bez nocy bluesowej w Olsztynie to można uznać, że to nie lato.